Uwielbiam zapach zaoranej ziemi o poranku. Muszę się streszczać, bo Henik już zaraz będzie wysypywał. Pokażę wam, jak jest sucho, zobaczcie. Masakra. Tylko waga tego pługa robi to, że on orze dzisiaj. I dwa, będę musiał schodzić czasami głębiej niż powinienem. Inaczej po prostu pług wyskoczy. Ile tam już namocili? Dobra, muszę spadać po przyczepę, bo zaraz będzie pełno. Mam już w Danii 25 rok w tym roku, robię orki i powiem wam, że to jest najtrudniejsza orka od 25 lat. Takiej ciężkiej orki jeszcze nie miałem. Dłuta są gorące. To będzie konkretny test dla tej maszyny w tym roku. Zobaczymy, ile będzie miała uszkodzeń. Cały czas nim szarpie, bo ziemia jest sucha. Zobaczcie, jak się kurzy. Mam prędkość 6, 7, 6, 9, 8, 7 na godzinę. Szybciej niż 7 nie mogę jechać. Puch mi wyskakuje. Elementy ścierne się szybko zużywają. Musi popadać, bo będzie trudno orać we wrześniu. Jest możliwe orka w tym roku. Test wyszedł pozytywnie, ale to będzie ciężka orka. Chyba najcięższa w przeciągu tych 25 lat. Chyba, że we wrześniu spadną deszcze.
ale te orki po drzewach, co robię dzisiaj, jest 15 sierpień. Zawsze mieliśmy orki wykonane do 6, do 5 sierpnia pod rzepaki, a już mamy 15, jeszcze rzepaki są nieposiane. Jutro to oram całe, siejemy rzepaki, wałujemy. A jeszcze mamy kilka dni żniw.